Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Isander, a przed Wami kolejna porcja nowych wiadomości oraz film właśnie z Closed Beta z gry Evolve. Cóż takiego teraz tu będziemy robić? Jest to takie wprowadzenie do gry, właściwie one się uruchamia samo, jak tylko wejdziemy do bety. Jest to po prostu tutorial, w którym nauczymy się, jak grać Goliatem. Ja już miałem przyjemność grać tą bestią, z chęcią pobawiłbym się też innymi, bo jak wiecie, już są dostępne cztery bestie. No cóż, nie będę tutaj więcej przedłużał, po prostu przejdziemy sobie tego tutoriala i ten filmik będzie taki typowy właśnie tylko i wyłącznie z tego tutoriala. Oczywiście później też postaram się nagrać coś z rozgrywki. Niestety ta beta nie będzie otwarta zbyt długo, więc muszę się śpieszyć z nagrywaniem po prostu materiału z tej oto gry. Dobrze, już nie przeciągam dalej, lecimy po prostu i wykonujemy polecenia, które będą się tutaj pojawiać na ekranie. Musimy udać się do punktu, tak, jako pierwszy. Możemy się wspiąć, tak? Będzie to klawisz W plus lewy Shift. I wtedy możemy się wspinać. Widzę, że naprawdę twórcy poprawili troszeczkę. Wcześniej tych grzybów, ja co to w ogóle jest, nie pamiętam, żeby to coś było. W ogóle mamy też do czynienia z inną mapą, jak widzicie. Wow! Drzewa też się nie załamywały wtedy tak. Naprawdę widzę, twórcy tutaj dołożyli sporo fajerwerków na tej gry. Tutaj widzę, cały czas nam się pojawiają jakieś informacje, także możemy tam się wspinać na jakieś różne te. W zasadzie nasz stwór umie wlatywać na to praktycznie. Tak to przynajmniej wyglądało teraz, jak skoczyłem. Czyli po prostu musimy naciskać do przodu i ten i W, jeżeli chcemy. Czyli do przodu i Shift, jeżeli chcemy się wspinać na jakieś tam bardziej pochyłe powierzchnie. Jeżeli chcemy skoczyć, no to tak jak było wcześniej. Spacja. I jesteśmy. Jak widzicie, jesteśmy. Teraz gdzie musimy wejść? Tam. Czyli w zasadzie to, co ja zrobiłem przed chwilą. Skok i Shift i się wspinamy. Bardzo fajnie to wygląda, efektownie. Teraz musimy tam dalej wskoczyć. No i co, wskoczymy. Hop. Naprawdę powiem wam szczerze, jak nagramy to bestię, ona się wydaje być duża, ale to jest, z tego co widzę, trzecia już tutaj forma rozwoju tej bestii. Ona jest naprawdę gigantyczna w porównaniu z ludźmi. Co my tutaj mamy? Jakąś siatkę. Tak, prawym klawiszem myszy, jak widzicie, możemy użyć naszej zdolności węch, tak? Bardziej to jest takie, moim zdaniem, wyczuwanie niż węch, bo tak to po prostu, moim zdaniem, wygląda. Widzę, że troszeczkę nie są dopracowane tutaj animacje schodzenia i tak dalej do końca. Co musimy zrobić? Musimy ich zabić po prostu używając zwykłych ataków. I tak to zrobimy. Teraz możemy je zjeść. Jemy klawiszem E. Sam przeskakuje nam z jednego do drugiego, jak jesteśmy wystarczająco blisko. I odnawiają nam się, z tego co widzę, te czerwony pasek. Tutaj na samej górze ekranu to są nasze życia. Ten taki niebieski, tak jakby, nie wiem, tarcza. Coś w tym stylu. Możemy się oczywiście skradać, używając kontrola. Lewego kontrola. Jesteśmy, tak? Użyjemy naszej umiejętności. Aha, teraz musimy po cichu ich zabić. Powiedzmy, że nam się udało. Nie wiem, czy my to zjadamy, czy nie. Jeszcze raz postarajmy się zabić ich po cichu. To co się da, oczywiście. Tak, i dokładnie jemy. Odnawia nam się nasza tarcza. Musimy zabić jeszcze jednego takiego stwora. Po cichaczu. Powiedzmy, że nam się to udało. Te ptactwo tu przyleciało. Te ptactwo niestety, jak się poruszamy, to ono odlatuje.
jeżeli używamy czegoś i to jest widoczne na mapie dla łowców. Tak jak widzicie teraz. Przestraszyłem te ptaki. No właśnie, tak to właśnie wygląda, jak się przestraszy te ptaki, tu się na mapie... tu się od razu tutaj pojawia w otoczeniu, jeżeli chodzi o łowców. Czyżbyśmy jednak nie byli maksymalnie rozwinięci? Teraz możemy ewoluować. Wydawało mi się, że jesteśmy maksymalnie rozwinięci, ponieważ mamy dostępne wszystkie zdolności, ale widać jednak nie. Więc sobie ewoluujemy. O, poprawili, gdzie ten wygląd. Oż ty kurde. I teraz możemy sobie rozdać punkty. Możemy sobie rozdać punkty właśnie rzucanie kamieniami, w taki jakby zesk z uderzeniem, ognisty oddech, no i szarża, tak? Mamy 3 punkty do rozdania. Dajmy na to w ognisty oddech. Bardzo to jest fajna umiejętność. Przynajmniej ja z tego często korzystałem. Jeszcze grając w alfę. Jeśli chodzi o charge, też jest to świetne. Rzucanie kamieniami jakoś tak mi nie przypadło do gustu. Może użyjmy jednak tego. Tak, jesteśmy teraz widocznie na drugim poziomie ewolucji. Ewoluowania, tak? Ale brzydal teraz się z niego zrobił. Dobrze, chodźmy dalej. Nie tracąc sobie czasu na gadanie. Chodźmy dalej. Aha. Teraz możemy sobie właśnie użyć tej naszej umiejętności drugiej, czyli rozgniatanie tych małych stworzeń. I jedzmy sobie dalej. Pokażę wam od razu, jeżeli mi się uda, kolejny poziom ewolucji, chyba że to już jest trzeci, chociaż wydaje mi się, że nie jestem pewien po prostu do końca, który to jest poziom. Chyba raczej trzeci, bo teraz nam się odnowiła taka tarcza. Zresztą mamy też tutaj budynki, tego nie było, możemy je zniszczyć? O, bardzo fajnie, pełna destrukcja. A to możemy rozwalić? Albo na przykład podpalić? To jest kamień. A ogień? Nie, niestety szkoda, ale ten budynek jest niezniszczalny praktycznie. No szkoda, fajnie by było, jakby można było jednak to rozwalić. Całkowicie. To jest całkiem nowa mapa w porównaniu z tym, co mieliśmy do czynienia w Alfie. Gra prezentuje się naprawdę ładnie. Ja gram oczywiście na najwyższych ustawieniach tych graficznych. Zaraz możecie sobie porównać po prostu, jak to będzie wyglądać. Opis, jaką mam maszynę, znajdziecie tam w dziale informacje. Aha. Aha, czyli jeżeli coś takiego mnie tutaj zapnie, to mogę jeszcze użyć właśnie meli, żeby to zrzucić z siebie. Fajnie. Bardzo fajnie. Tutaj mamy do czynienia z jakimiś żołnierzami. Pewnie to będziemy mieli z nimi do czynienia bardziej w single player, jeżeli chodzi, bo multiplayer to wiadomo, kto to jest. Ciężko jest, jeżeli chodzi o melee, upolować tych wszystkich żołnierzy. Lepiej jest właśnie używać do tego jakiegoś ognia albo temu podobnych rzeczy. Oczywiście możemy się na nich żywić. Wtedy tarcza nam się dużo szybciej ładuje. Gdzie teraz musimy iść? Waypoint jest tam. Aha, czyli musimy się niejako cofnąć. I kolejna dawka żołnierzy. Możemy sobie rzucić ich kamieniami. Możemy na nich skakać. Możemy ich palić. Naprawdę arsenał jest niezły. Teraz możemy też użyć szarży. Ops, troszeczkę nam to nie wyszło. No i pięknie z meli dostał. A tego rzucimy sobie kamieniuszkiem. Możemy wybierać dowolnie cel właśnie, na przykład skoku, dopóki mamy przytrzymany ten klawisz. Dwójeczkę w tym przypadku. Gdy go tylko puścimy, bestia wykonuje dany ruch. Dobrze. Co my tutaj teraz musimy zrobić? Musimy się udać tam właśnie, gdzie patrzymy, okej. Więc chodźmy.
Rzucimy sobie tam kamieniuszczkiem. Bardzo fajnie, to jest efektowne. I znowu mamy do czynienia, jak widzicie, z żołnierzami. Użyjemy sobie na nich jednak ognia. Jest bardzo, bardzo skuteczny. Ale ataki melee też są skuteczne. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o żołnierzy. Może troszeczkę sobie... Teraz musimy zabić tutaj elitarnego stwora. Jak widzicie. Chodzi o zabicie właśnie takiego stwora. Nie wiem, co nam to da. Ponieważ jeżeli chodzi o alfę, to tam za dużo nam to nie dawało, tylko i wyłącznie to było pożywienie. Aha, dostaniemy buffa. Dostaniemy sobie buffa, jeżeli go zjemy. I jakiegoś tu teraz właśnie posiadamy już, nie wiem, co nam to właściwie daje. Ten też jest jakiś dziwny. Wydaje się tak, jakby coś nosił. Albo to taki efekt właśnie graficzny jakiś, który dziwacznie wygląda. Dobrze. Już bez zbędnych ogródek. A, czego mi brakowało, to jak jeszcze byłem bestią. Brakowało mi troszeczkę szybkiej ucieczki, szybkiego po prostu biegania. Aha, czyli tu już jeden z żołnierzy przybył, z którym będziemy mieli do czynienia. Assault. Tak, medic. Cały zestaw już przybył tutaj do nas. Hunterów. Support. Wszyscy bohaterowie przybyli, z którymi mieliśmy do czynienia w Alfie. Z tego co wiem, tutaj już mamy do wyboru troszeczkę więcej tych bohaterów. Czy bohaterów. I od razu przechodzimy do rzeczy. Czyli pełna rozwałka. Jak to właśnie jest w Wolf. Pamiętam właśnie, że wcześniej jak grałem właśnie Goliatem, to zapomniałem o zabiciu Daisy. Czyli tego psa Huntera, ponieważ on przywraca po prostu do życia, wraca na pole z powrotem żołnierzy, tak? Może najpierw pozbędziemy się jednak naszego healera. Okej. Jak widzicie, nie jest to specjalnie trudne, jeżeli chodzi o graczy, to już tak łatwo nie jest, aczkolwiek jak bestia jest rozwinięta na maksymalny trzeci poziom, no to cóż, wtedy nie mają zbyt dużo do powiedzenia nawet. Nawet hunterzy. I w ten sposób zabiliśmy tutaj właśnie hunterów, potwór wygrał. Aha, czyli właśnie ukończyliśmy tutorial i tak to mniej więcej wygląda i tym samym, aha, tutaj mamy jeszcze, jak widzicie, taką tabelkę i czasy ukończenia tutoriali, czyli dostaniemy dodatkowe doświadczenie, jeżeli ukończymy go w 6 minut, 8 minut, 15 minut, tak? Fajnie, fajnie, że tego coś dodali. Wcześniej to były takie odznaki jak w Battlefieldzie i tak dalej, że tam ileś tam zabójstw, jakieś tam inne gadżety dostawaliśmy za to. Tak to mniej więcej wyglądało. Teraz widzimy, że nawet w tutorialu wprowadzili medale. To jest teraz bardzo popularne w grach właśnie wprowadzenie jakichś tam trzechstopniowych tam medali za czas. Ja to przynajmniej znam bardzo dobrze z Warcrafta. Dobrze, nie przeciągając już dalej tego filmiku, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tutorial wprowadzający w grę Goliath. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i tyle, cześć!